Cześć Wam, słuchajcie, postanowiłam nagrać vloga. Oj, sorry, mam tutaj białe na nosie, oczywiście. Postanowiłam nagrać vloga z kilku dni. Może mi się to uda. O, Milo jest, może uda mi się to złożyć później. Więc powiedzmy, że zaczynam pierwszego w swoim życiu vloga. Pa! No, cześć Wam, słuchajcie, dzisiaj mówię Wam cześć znowu, bo ostatnio się z Wami pożegnałam, chociaż to miał być vlog. Chciałam Wam tylko szybko pokazać, co kupiłyśmy w Action. W Action są takie fajne pojemniki, słuchajcie. One są całkiem głębokie. Nie wiem, jak Wam to pokazać, ale naprawdę są głębokie. O, kosztują, przepraszam, jak na 40 zł. I przy okazji jeszcze, co kupiłam w Action? Kupiłam takie, słuchajcie, majtki. Tam były dwa rodzaje. Są takie midi slip i są bikini slip. Czyli bikini to były, wiecie, w tym miejscu takim, tutaj pokażę Wam, tu były wycięte oczywiście, nie? O, tutaj. Więc ja wolałam takie. Taka paczka kosztuje 20 zł. Takich tych. Autek sobie kupił chusteczki. Były tanie po 2,95. Spoko. Kupiłam też za 7 zł takie. Co to są? Podkolanówki 40. Dwie pary są za 7 zł. Garter z Olbinas było za 5,69. Trzy paczuszki są. Całkiem fajnie. Mentos. My już kiedyś mieliśmy te mentosy. Są za 5,90. I kotu. Cześć. Kozu się denerwuje, bo na jego tym drapaku. No, więc te mentosy są, słuchajcie, całkiem normalnie, fajne, dobre. Artek sobie kupił takie ciasteczka z jabłkami. On je uwielbia. Ja je tak średnio, ja wolę takie są tam z jabłkami, tylko innymi jabłkami, francuskie i migdałowe takie, marcypanowe właściwie. I co jeszcze? Kukurydzę kupiłam do sałatki, tuż w Biedronce. I jeszcze kupiłam tutaj jest, słuchajcie, co jeszcze? A, tutaj Wam to chyba zgadam. Chleb. Chleb też w Biedronce, brązowy, ponieważ powiedziałam, że przechodzę na chleb brązowy. Za dużo tych słodyczy tego wszystkiego jadłam. No i czekolada, ale też nie dla mnie, tylko dla Altka. Chyba 2 złote kosztuje w netto, chociaż pewnie ją trochę spróbuję. Jeszcze Wam powiem, że na chwilę Was zatrzymam i pokażę Wam, co kupiłam jeszcze w lumpeksie dzisiaj. Słuchajcie, pokażę Wam. A w lumpeksie dzisiaj kupiłam taki oto sobie płaszczyk. On jest, słuchajcie, z Zary. Fajny, no fajny, o. Z Zary. Guziki mam może takie, nie wiem, mogę pokazać średnie, zastanawiam się, czy ich nie, no nie mogę Wam tego pokazać, ale jaja, czy ich nie przemienić? Nie pokażę Wam tego, nie umiem tego pokazywać, słuchajcie, ale jazda, o teraz, tak? Czekajcie, jak to pokazać, no o, widzicie na dole, nie wiem, czy ich nie przemienić, ale ogólnie płaszczyk jest z Zary, dzisiaj była dostawa w lumpeksie, tani nie był, bo kosztował 50 zł, więc jak na płaszczyk z lumpeksu to był drogi, nie? Taka prawda. No ale wydaje mi się, że jest całkiem fajny i całkiem fajnie wygląda i w miarę jest ciepły. No, no ale mówię, no nie wiem, podoba Wam się, fajny jest, fajne ma kieszenie ogólnie. Taki jest dotąd, ale naprawdę jest moim zdaniem całkiem super. No, dobra, to na razie. Na razie, ja do tych vlogów mówię na razie, nie powinnam mówić do vlogów na razie, bo to będę łapać. Cześć Wam, zobaczcie, co tu się dzieje. Znaczy, to może nie o to chodziło, ale tu, słuchajcie, kupiłam sobie starter do paznokci, z Ale Paznokcie. Lampa jest spoko, zobaczcie. Nawet już, patrzcie, zrobiłam sobie tego paznokcia, dzisiaj mi odpadł, więc jakby, nie wiem, pierwszy raz w życiu robię i go zrobiłam. Spróbuję też go zrobić takim, w ogóle chyba was tej postawię. Aha, to wtedy chyba muszę mieć do przodu. Czyli co? Czyli chyba spróbujemy, nie, dobra, nie będę Wam tego nic pokazywać. Wszystko jest, słuchajcie, jest primer. Są, wiecie czego tylko nie ma? Nie ma tylko w tym, są trzy takie małe, słuchajcie, żele. Jest lampa. Co jest jeszcze? Jest primer, jest oliwka do skórek, ale nie ma, i są te szablony, ale słuchajcie, nie ma, czego nie ma? Nie ma, słuchajcie, topu żadnego. No ale dobra, to można bez topu, nie? Można przeżyć bez topu. Ogólnie tylko topu nie ma. Właśnie, więc to lipa. No, to chciałam Wam tyle pokazać właśnie, że kupiłam sobie taki, słuchajcie, oto zestaw. I tyle. No. Tak. Taki zestaw przy okazji w bałaganie. Milo? Milo tu jest, słuchajcie, no. Więc powiem Wam, czy to się sprawdza, czy nie. W ogóle stwierdziłam po prostu, że chyba zacznę, idę kurzy w ogóle na paznokcie i może zacznę sobie też robić paznokcie i innym. To tak. To taki tylko mały przerywnik na
temat, słuchajcie, paznokci. Słuchajcie, jeszcze tam sobie tutaj do tego vloga dołączę coś, co chcę wam pokazać, przepraszam za twarz, jakby co, ale jestem w domu, nieumalowana, chodzi pralka, na ziemi słyszycie. Słuchajcie, chciałam wam pokazać, co kupiłam. Kupiłam taki trymer do odcinania końcówek, mam brudne włosy, wiem. Ogólnie to powinno się robić po myciu, tak myślę, włosów z tego, co zauważyłam w instrukcji. Ale pokażę wam to na jednym końcówce, na jednym tym. Oddzielamy sobie takie pasmo. Jak to się robi? W ogóle to jest ten trymer. Ten trymer tnie niby końcówki, niby. Zobaczymy. Bo robiłam to faktycznie. Tutaj jest, słuchajcie, takie pudełeczko, w którym mają zostać nasze obcięte takie końcówki nierówne włosów. Więc ogólnie chodzi o to, że na lekko, na zmoczonych włosach mamy przeciągać to tym trymerem. I on powinien tutaj obciąć nierówne końcówki. Jest to dla długich włosów, jak się nie chce z długości. On ma, słuchajcie, takie, on jest w ogóle na ładowarkę. Tak się włącza, tak robi. Ma chyba dwa momenty cięcia. Tutaj to trzeba zrobić tak, żeby zaczęło chodzić. No i co, pokażę wam, jak to lubię, chyba w tą stronę. No dobra, pokazuję. Bierzemy kawałek włosa. Słuchajcie, nie wiem jeszcze tak dokładnie, jak to działa. Wiem, że tam pewnie multum jest takich fantastycznych, ale ja tak chciałam we vlogu. No i robimy, a to robimy, musimy włączyć, słuchajcie, zapomniałam, gdzie to jest, tu. O. O. No i źle, słuchajcie, bo ciągnie. Czyli jak dla mnie, albo za... O. O, i teraz idzie, widzicie? I trzeba tak mocno... Po prostu małe kawałki włosów trzeba jednak, bo duże nie. Może nie obcina fajnie na samym końcu, ale tu, gdzie powinno być, obcina bardzo fajnie. Przy okazji prostuje też niechcące włosy, nie? A nie jest ciepły. O, no. I teraz nie wiem, jak wam to pokazać, że tam są takie włoski małe. Jeszcze raz wam pokażę. Tu już za mocno ciągnie, czyli nie. Ogólnie oczywiście podpina się separatorami włosy, żeby nie... pokażę wam jeszcze raz. O, to już idzie lepiej, ale powoli. O, widzicie? Fakt, że to trochę może ciągnie te włosy nam. I teraz już jest tutaj źle, bo ciągnie mi za bardzo, mam wrażenie. Czyli gdzieś jest jakiś kołtun. O. O, i słuchajcie, nie wiem, jak wam to pokazać, wy tego chyba nie będziecie widzieć. Są takie, widzicie, włoski. Są włoski poobcinane. To oczywiście mam takie stropki, jakieś rzeczy. Poobcinane, nie wiem, widzieliście to przed chwilą? No tak, i są poobcinane włoski. No więc jeszcze nie robiłam, słuchajcie, całych włosów. Jest to bardzo na pewno skomplikowane i trudne. Czy to widać? Tak, dla mnie widać różnicę. Nie ma tylko tutaj sposobu na te same końcówki. Te same końcówki pasowałoby w ogóle totalnie obciąć. No to wtedy by było, myślę, chyba że tak parę razy, zobaczmy. Majlo się denerwuje, bo nie wiem, co to. O, o, szczeka. Zaczynać. A nie, wiecie co, też być na końcówki tutaj, jak się weźmie. No i słuchajcie, no i faktycznie tutaj są te poobcinane brudne końcówki. Jest to dużo roboty, ponieważ tak jak mówię, trzeba po małym pasku na lekko wilgotnych włosach. No ale efekt moim zdaniem jest. Jeszcze raz spróbujemy tu. O, jak już były raz przeciągnięte, to inaczej jest. O, no i coraz więcej jest tych kłaków tutaj. Takie drobniutkie. Widzicie to? Widzicie chyba, tu są takie drobniutkie, malutkie włoski moje. No, więc powiem wam, że jak dla mnie... Super sprawa. To ogólnie kosztuje normalnie 600 zł i zapomniałam, jak to się nazywa. Ja kupiłam oczywiście taką jakby podróbkę za 130 zł. Nie pamiętam, w jakim sklepie. Najwyżej wam podlinkuję, jak umiem. Jeśli znajdę ten sklep, gdzie to kupiłam. Jakby ktoś chciał, dajcie znać. Jakby ktoś chciał, to podlinkuję. Jak nie, no to... No ogólnie fajna sprawa, nie jest drogie. To za 600 to w życiu bym nie kupiła, ale tutaj nie wiem, czy to jest jakaś różnica, bo tego prawdziwego jakby nie miałam. Ale to działa. To działa, jakoś tam działa. Faktycznie włosy są na pewno ładniejsze. No ale też długo trzeba się bawić, to też jest pewne, nie? Że długo trzeba się bawić, bo tak po prostu to sobie to nie... O, widzicie, to aż sobie zęby zacisnęłam, widzieliście, bo aż bolało. No ale tak. Słuchajcie, końcówki też obcina na dole. Tylko, że trzeba dobrze przeciągnąć. No i jest tego po prostu coraz więcej, a zrobiłam tylko jeden kawałek tutaj.
No i tyle Wam chciałam powiedzieć. Myślę, że ja już zakończę tego vloga. Będzie to pierwszy vlog. Nie wiem, czy on się w ogóle dobrze nagrał, jak to będzie wyglądało. Pierwsza taka sytuacja, pierwszy taki vlog. Zobaczymy. Mam nadzieję, że przyjmiecie go w miarę miło i mam nadzieję, że to się, nie wiem, bo coś mi się tam dzieje z tym, że jak robię, nie wiem, jakoś mam tak na poziomo, słuchajcie, to nie mam, obejrzyjcie to na poziomo, jakby coś, na pionowo, przepraszam. Nie wiem, co się dzieje, ale coś nie wyszło. Dobra, okej. Okay. To tyle bym tego vloga skończyła. No i tyle. Następny spróbuję zrobić dłuższy i w lepszej jakości. I żebym tak nie machała telefonem, jak wam machałam. Pa!